I takim wprowadzeniem wchodzimy w temat gospodarczy, w temat inflacji. Naszym gościem dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa serdecznie. No to oceńmy, faktycznie tak było, różne były przewidywania, jak się rok miniony skończy pod względem inflacji. Skończył się blisko 6%. W tym materiale mieliśmy te dwa stanowiska, prezesa Glapińskiego i pani profesor Tyrowicz. Pani profesor Tyrowicz mówiła blisko 10, prezes Glapiński mówił o 6, mamy 6,1. No to taki, można powiedzieć, zakład akademicki, gdyby nie to, że na przykład pani profesor Tyrowicz bardzo długo i dość uparcie na radach polityki pieniężnej zgłaszała postulat gwałtownego dalszego podnoszenia stóp procentowych nawet o 100 punktów bazowych. To bardzo duża byłaby podwyżka. No, jak już wszyscy chyba po zeszłym i jeszcze poprzednim roku wiemy, że takie decyzje Rady mają konkretne i dość szybkie przełożenie na portfele każdego, kto ma kredyt, i nie trudno sobie wyobrazić, ile by znaczyło dla każdego kredytobiorcy, gdyby pani profesor Tyrowicz miała, przekonałaby Radę i powiedziała: tak, podnosimy stopy procentowe. No chyba, że mają stałe oprocentowanie. Są tacy, ale to niestety polski rynek jest dość pod tym względem ułomny, pod względem zachodnich tych kredytów jest bardzo mało. Panie doktorze, to jaki jest wniosek z tej całej epopei na temat debaty, czy epopei z inflacją w Polsce? No wydaje się, że to dochodzimy do jakiejś konkluzji i końca tej epopei, ponieważ biorąc pod uwagę w ogóle wzrost poziomu tej inflacji, no to jeśli one są teraz miesiąc do miesiąca, w ostatnim miesiącu, grudniu, było jedna dziesiąta punktu procentowego, no to widzimy wyraźnie, no to one są bardzo blisko, biorąc pod uwagę, gdyby uwzględnić to, że tak będą się te procesy rozwijały, jak się rozwijały przez 3/4 roku w zakresie celu inflacyjnego, a więc bardzo niskiego poziomu inflacji. Przy czym zauważmy, że tak naprawdę to, co teraz mówimy, co jest tą inflacją taką na koniec roku, rok do roku, to też jest tak naprawdę zawarta inflacja, która była w pierwszym kwartale ubiegłego roku. A więc była uzależniona tak naprawdę od tych działań, które są podejmowane przez rząd, na które wpływ ma rząd i które mają wpływ na wszelkiego typu tam ceny regulowane. Więc tak naprawdę to teraz to możemy dyskutować tylko o tym, jaki będzie wpływ na podwyższenie tego poziomu inflacji poprzez działania rządu. Przy czym w tym momencie my tak naprawdę to zatracamy sobie takie dwa kierunki, o których w jaki sposób tutaj pan nawiązał. Jedne, że dążenie do tego, żeby szoki zewnętrzne, cenowe, które są głównie jednak związane z szokami energetycznymi, związanymi zresztą z tym całym lobby klimatyczne, które wymusza na nas, żebyśmy mieszkali w zimnych mieszkaniach, podejmowali olbrzymie nakłady na budownictwo po to tylko, żeby to budownictwo było droższe, ale przez to bardziej oszczędzało energię. My z jednej strony, te środowiska to mówią, a z drugiej strony mówią, że żeby hamować inflację poprzez wzrost cen pieniądza. Przy czym wzrost cen pieniądza ma bardzo adekwatne odbicie na gospodarstwach domowych poprzez fakt, że wzrost ceny pieniądza odkłada się bardzo istotnie na fakcie dostępności do mieszkań, które stają się coraz bardziej droższe, a z drugiej strony powoduje, że inwestycje w Polsce stają się coraz mniej opłacalne, ponieważ ci, którzy inwestują, muszą zakładać coraz wyższe jakieś rentowności, w przeciwieństwie do całej reszty świata, która tego nie uwzględnia. I na to się nakłada poprawność polityczna numer 3, mówiąca o tym, że my powinniśmy tam wprowadzać imigrantów po to, żeby oni nam obniżali nasze wynagrodzenia, przez co powodując, że po to, żeby biznes w ogóle był opłacalny w Polsce, powodując, że coraz mniej nas stać na życie i na budownictwo mieszkaniowe. Zresztą, którego konsekwencja przyrostu tej imigracji to jest tego typu
że my nie tylko obniżamy wynagrodzenia wszystkich Polaków, ale też powodujemy, że coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce, ponieważ czynsze idą do góry, przez co próbujemy powodować jakieś zwiększenie dostępności poprzez dopłaty do kredytów. Ale też dopłaty do wynajmu, to jest najnowszy pomysł. Panie doktorze, właśnie powiedzmy teraz o mieszkaniach, skoro już zaczęliśmy ten temat. Oczywiście problem mieszkalnictwa w Polsce jest bardzo duży. Kwestia zakupu pierwszego mieszkania, kwestia to, co właśnie pan powiedział, czyli wysokie ceny, wysokie czynsze. Mieliśmy propozycję Prawa i Sprawiedliwości, która cieszyła się ogromną popularnością. Ten budżet na kredyt 2% został już wykorzystany na rok zarówno 2023, jak i 2024. Wiemy, że ten program nie będzie kontynuowany, ale obecna partia rządząca przygotowuje własny program i tutaj mówimy o kredycie 0%. Oczywiście pod odpowiednimi warunkami, o których zaraz powiemy. Jak pan w ogóle ocenia ten pomysł? Bo tutaj mamy pomysł kredytu 0%, a także 600 zł dopłaty dla wynajmujących mieszkania. No, ja patrzę bardzo strukturalnie. No, jako pomysłodawca w ogóle kredytu, którego się nazywa Rodzina na swoim dawniej, który zakładał przeprowadzenie rewolucji mieszkaniowej, dostępności dla młodzieży, zatrzymanie jej w Polsce, żeby nie emigrowała. Chyba Singiel też na swoim był taki program. Znaczy, tak, ale wszystko to miało swoje miejsce od tego programu, który był bardzo charakterystyczny. Po pierwsze, miał w nazwie Rodzina na swoim, a więc dążył do tego, żeby jednak te rodziny mogły się w Polsce rozwijać, mieć dochody. Z drugiej strony, żeby doprowadzić do eksplozji tam gospodarczej, żeby zatrzymać tą emigrację Polaków, żeby Polacy mogli mieć dzieci. Ale też tam było powiedziane bardzo wyraźnie, on był zresztą na stały procent, miał być na 3%, przy czym lobby bankowe koniec końców zatrzymało, co jest charakterystyczne z całego tego projektu, którego nazwę wymyśliłem, a z drugiej strony cały zespół zaproponował też te rozwiązania, to zostawiły tylko i wyłącznie nazwę. I teraz mamy sytuację tego typu, że powinniśmy wrócić do tych podstaw, które były wtedy, żeśmy prezentowali, a które powiedzmy są kluczowe. Po pierwsze, my mamy obecnie załamanie demograficzne potężne, więc powinniśmy tym bardziej patrzeć na rodziny. Powinniśmy patrzeć na to, żeby te rodziny były stać na opłacanie kredytu. Ale to panie doktorze, to jest jakby jasne, to ja tylko mam jedno kluczowe pytanie i proszę o krótką odpowiedź, bo są dość duże kontrowersje. Czy tędy droga? Czy droga do tanich mieszkań w Polsce dostępnych dla przytłaczającej większości polskich rodzin czy młodych Polaków wiedzie poprzez system dopłat do kredytów bankowych, co napędza i dochody banków, i dochody deweloperów jedne i drugie w Polsce są wyraźnie wyższe, zwłaszcza deweloperów są wyraźnie wyższe niż ich kolegów w Europie Zachodniej, sięgają 30%, w Europie Zachodniej to jest 8-10%, tyle zarabia deweloper u nas. Czasami 3 razy więcej, jeszcze może jedna inaczej kwestia, to zrobić. Czy istnieje zagrożenie, że też ceny wynajmu pójdą w górę, jeżeli będziemy dopłacać te 600 zł? Panie doktorze. To znaczy właśnie te wszystkie aspekty są z sobą powiązane. Państwo dobrze tutaj zauważyli. Widzimy na reakcję rynku. No, ceny akcji deweloperów poszły w górę. Dochody banków zakłada się, że pójdą w górę. Z tym tylko, że tego typu działanie, które wprawdzie jest o tyle pozytywniejsze, że on ma pewne ograniczenia, że już nie dotyczy tych najbogatszych, jednak ma transfer, który dotyczy najbogatszego części społeczeństwa, który ma tą dostępność. Dlatego też to, co powinniśmy dążyć,
to powinniśmy dążyć z jednej strony oczywiście do tego, żeby to był system powszechny i wrócić do tych pierwotnych założeń, niemniej skoncentrować się na dwóch aspektach, że tego typu instrumenty powinny być dostępne dla wszystkich, oparte o stałą stopę kredytową, a z drugiej strony powinniśmy pamiętać i dążyć do tego, żeby sztucznie nie zaniżać wynagrodzeń Polaków, bo to właśnie Polaków powinno być stać z jednej strony na wynajęcie mieszkania, a z drugiej strony na spłacenie kredytu. Dostawiamy kropkę, aż się trochę tak napiałem, żeby przerwać. No, temat jest rzeczywiście taki na większą debatę. Rzeczywiście, temat może. To nie problem lepiej, mieszkalnictwa w temat Polsce. Temat ocean, patrząc z punktu widzenia historii III Rzeczpospolitej. Nierozwiązany. Jeszcze tego oceanu, czyli budownictwa mieszkaniowego, nie przepłynęliśmy. Nie jesteśmy na tym drugim, lepszym brzegu. Doktor Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za uwagę. No i za chwilę kolejny temat, równie istotny. Dzisiaj same istotne tematy, ponieważ... Ale nie o ekonomii będzie. Nie o ekonomii, ale o zdrowiu. A to jest też bardzo, bardzo, bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze. Czego sobie życzymy w święta? Najczęściej zdrowia właśnie. I o tym porozmawiamy. Do zobaczenia.